Dzień doberek! Hej, hej, hej! Mam nadzieję, że mnie widać, słychać i wszystko po drodze również. Tu sobie już klikam wszystko, co potrzeba i jestem już z wami. Na dzisiejszym livestreamie z gry Resident Evil Village, która nieoficjalnie, bądź może bardziej oficjalnie, nazywa się również Resident Evil 8. Ta ósemka jest zamaskowana w słówku Village. Cześć! Miło mi was widzieć i słyszeć po raz kolejny. Mam nadzieję, że po waszej stronie jest równie wszystko dobrze, co po mojej stronie. Zerkam sobie tutaj na czat. Wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Po raz kolejny wielkie dzięki dla naszego partnera transmisji Ole Ole. I zachęcam was do zajrzenia do najnowszych ofert, które Ole Ole ma dla was w tym miesiącu. Majowe oferty. Mają taki śliczny wierszyk, aż go jeszcze raz przeczytam, bo mi się bardzo podoba. Orety, o raju, jak tanio w tym maju. Fantastyczne to jest. Więc zachęcam do klikania na link, który co jakiś czas podrzuca nasz bot, ale również znajdziecie w opisie tego streama. A ja tutaj troszeczkę teraz przeciągam oczywiście, żebyście mogli wszyscy się wygodnie rozsiąść, żeby wszyscy się zdążyli pojawić. Jak wiecie, nie lubię zaczynać zbyt wcześnie. Dlatego jeszcze tam trochę próbuję powypełniać ten czas. Jak wam minął, kochani, tydzień? Dzisiaj już piątek, tygodnia koniec i początek. Start, opcje. Rzucę sobie okiem na opcje. W międzyczasie wy możecie sobie również rzucić okiem na opcje. No tak, matury. Mamy tutaj wielu maturzystów. Zgaduję, że Kenji Menji jest maturzystą, skoro zwraca uwagę na ten temat. A wy? Czy wy jesteście maturzystami, maturzyści? Zagramy sobie z ray tracingiem HDR. Nie, bo Twitch nie wspiera HDR. Język. Niestety nie ma języka polskiego. To jest krytykowane dość głośno w polskiej społeczności rezydenta. Hawakashi pilnuje na maturach. No proszę. Czemu kamera się zawsze rusza? Napisy japońskie. Okej. Okay. Nie wiem, czy się da ustawić w europejskiej wersji na japońskie napisy. Zobaczmy. French, Italian, Tedesco, Spanish, Russo. Nie wi... wow! Wszystko się obraca. Dobrze wykonane. To jest koreański. Nie ma. Nie, to jest japoński, żartuję. Dobra, to co, gramy po japońsku, tak? Nie, nie zrobię wam tego, bo by była siara. Dobra, grajmy! Nie ma co przeciągać niepotrzebnie, są 3 minuty już po 19. O, nanoprosiaki grasują w twoim studiu. Jestem studentem już z maturą, no to zazdroszczę. To intro jest super. Nie będę nic mówił, bo intro jest zarąbiste. Obejrzyjcie sobie. Yet determined to find the berries, the Rasko broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more.
Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Spooky, nie? Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Jeśli gra jest za cicho, żaden problem, mogę ją podgłosić. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here. Tak, to jest żona Itana z poprzedniej części. There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not. Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. No dobra. Nothing. I'll put her down. Właśnie boję się, że jak zrobię za głośno, to potem jak się zacznie akcja, to będzie dudniło mocno. Bobo. Cześć, żonka. Ej, buziaczka. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. To jest najbrzydsze dziecko w ogóle. Czy grafika jest super, ale to jest najbrzydsze dziecko, jakie kiedykolwiek widziałem. Ale to może być dlatego, że ja nie przebadam za niemowlętami ogólnie. Patrz, jaki ray tracing. Jak brzydko wygląda na tym tym. Ogólnie takie. Ogólnie takie moje wstępne wrażenia z nowej generacji konsol pod względem ray tracingu. Jak już miałem okazję obejrzeć kilka gier, które wykorzystują ray tracing nareszcie, to no, widać, że konsole mimo wszystko tną na jakości ray tracingu w porównaniu do kart RTX i to mocno. Ray tracing dobrze się sprawdza na konsolach, z tego co zauważyłem. A, miałem taki pilot od Samsunga, praktycznie identyczny. Z tego co zauważyłem, to... za dużo rzeczy naraz. To cienie i światło super działa. Bardzo ładnie wygląda oświetlenie raytracowane i cienie na konsolach, ale odbicia w lustrach na przykład już nie. Odbicia w lustrach są dość kiepskiej jakości, czyli... There, there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Czyli nadal jest za cicho gra według was, tak? No spróbuję jeszcze podbić, jeszcze mogę sporo podbić, ale naprawdę boję się, że jak się zacznie dziać imba... Czy tutaj jest na przykład łazienka? I oj, na przykład tutaj to nie ma, jest w ogóle wyłączony ray tracing na tym lustrze, bo nie wygląda to za dobrze na konsolach odbicie. Odbicie są najtrudniejsze, najcięższe w ray tracingu, bo mała liczba rzuconych promieni da całkiem wyraźne, na przykład oświetlenie, cienie można sobie powygładzać w postprocessingu, ale żeby odbicia były bardzo ładne, realistyczne i wysokiej rozdzielczości, no to na to najwyraźniej konsole tej generacji There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Ale obrzydliwe dziecko. Jezus Maria.
Coś tam mówiłem o ray tracingu, wiecie o co chodzi w każdym razie. Zgubiłem wątek, ale nieważne. Czy ogólnie wyrabiają, po prostu liczba rzucanych promieni jest na tyle mała, że nadają się super do właśnie do cieni, do oświetlenia, ale do odbić moim zdaniem za mała rozdzielczość. Bo ogólnie to ray tracing robi robotę. Nie wiem jakim cudem w Spider-Manie udało się zrobić taki ładny ray tracing. Bo w Spider-Manie odbicia są bardzo ładne. On też nie rzuca cienia, ale spodziewam... Nie, rzuca cień. Proszę, rzuca cień. Juny, wielkie dzięki za 53 miesiące subów. Teraz się mówi, że dopiero wyszła pierwsza faktyczna gra na ray tracing, czyli to wydanie Metro nowe, które w ogóle nie działa bez kart ray tracowanych i że tam dopiero widać, jaką różnicę robi ray tracing, gdy gra jest zrobiona pod ray tracing i nie musi wspierać też zwykłych kart. Nie trzeba oświetlenia kombinować tak, żeby działało w obu systemach, więc całe oświetlenie może być zbudowane pod ray tracing. Więc wszystko wygląda na to, że dopiero gdy przejdziemy 100% na ray tracing, to ten efekt będzie taki uderzający. Chciałbym zobaczyć to metro, jeszcze w nie grałem. Łatka jest darmowa. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, bo już podstawowe Metro Exodus z ray tracingiem wyglądało ładnie. Oh, hands off, mister. It's ciurba de legume. Ciurba de legume. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana. The pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously? Be- Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- Mia, get down! Mia! Uh-oh. Spoilery, Mia umiera. Mia. Oh God. Myślę, że nie żyje. Czy tylko zatrapi. Daj jej herb. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? O, i tu na przykład bardzo ładnie wygląda ray tracing, jak to oświetlenie jest takie fajne. Więc w takich sytuacjach się bardzo dobrze sprawdza. All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Dobrze, zjedzcie dziecko i będzie z głowy. Get him out of here. Ogólnie zauważyłem, że tu jest... Bo z tego co pamiętam, ta gra ma też wsparcie dla VR na PS4, dobrze pamiętam? Zauważyłem podczas grania, bo grałem już, zacząłem, no bo muszę zrobić recenzję, więc jestem już w trakcie ogrywania, więc to jest moje drugie podejście. Zauważyłem, że jest mnóstwo ujęć, które wyglądają jakby były robione prosto pod VR. Hey Doc. Hello Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the Doc. She'll see us next week. Są to takie typowe Think positively, all right? Kadry takie jak dla filmów 3D.
tam coś leci prosto w twarz, czy tam krew leci prosto na oczy i tak dalej. Well then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Praca ważniejsza, jak zwykle. Ja ogólnie powiem wam, że tak jak Resident Evil to zawsze była seria horrorów, ale nigdy nie była tak stuprocentowo poważna, bo to taka typowa japońszczyzna, nie? To jest takie bardziej, szczególnie jedynka, to taka bardzo parodystyczna i późniejsze części bardziej albo mniej próbowały iść w horror. Ale w ósemce tego nie powiem w recenzji, bo ciężko to będzie wyjaśnić moje odczucia w taki sposób, żeby to ludzie zrozumieli. Ale mam wrażenie, że tu w ósemce ten horror, to co powinno być straszne, to jest jakieś takie tak pokracznie nieudolne, nie wiem czy umyślnie, czy nie. Ale bardzo ciężko mi jest zawiesić niewiarę, bo rzeczy, które powinny mnie straszyć, mnie bawią i wszystko wydaje mi się tak absurdalnie głupie momentami, że nie potrafię się tego bać po prostu z jakiegoś powodu. Zresztą powiem wam o co mi chodzi, jak dojdziemy do tego momentu, bo jeszcze w tym momencie jest tak całkiem spooky, nie? Oprócz tego, że to dziecko jest brzydkie jak noc. Ale będą takie, no właśnie tak, 3-metrowa pani wampir na przykład, no to nie wiem, kto myślał, że to będzie straszne. Nie doszedłem jakoś strasznie daleko na razie, ho ho ho, mniej więcej tak daleko, jak dojdziemy dzisiaj na streamie. Ale Ethan, ale mógłbyś umieć używać latarki w taki sposób, żeby nie świecić sobie pod nogi, tylko przed siebie, bo nic nie widać. Sorry, ziomek, ale talentu do latarek to ty nie masz. No tak, no Resident Evil zawsze było silly, ale i nie potrafię ustalić, czy Resident Evil jest silly dlatego, że próbuje być, czy sili się na horror i mu nie wychodzi. Bo nie pamiętam, na przykład te elementy nadnaturalne zawsze były głupawe. One nie były jakoś super straszne w Resident Evil. Mówię nadnaturalne, ale chodzi mi o te wszystkie mutanty i tak dalej, nie? Ale na przykład nie przypominam sobie, żeby czwórka siliła się jak na jakiś humor taki albo coś. Czwórka wydawała mi się zawsze taką w miarę poważną grą i ten humor w niej nie był jakiś taki intencjonalny, no. A, chicken. Znaczy, to jest tani alarm. No tak, no. Ale właśnie jest taka granica, gdzie kończy się japońszczyzna, a gdzie zaczyna się poczucie humoru. Może tak to nazwę. Ej, tam ktoś szedł z tubką. Tam szedł z tubką i skąd się wziął? Widziałem czyjeś stópki. Stópki. Gra zaczyna się w Rumunii, tak? W Rumunii jest akcja, w każdym razie zaczyna się w Europie, tak? Było wyjaśnione na samym początku. Tu jest wyjście, ale straszne. Na przykład ciężko mi jest zawiesić niewiarę, że główny bohater właśnie rozstrzelali mu żonę na jego oczach, a on sobie tam spaceruje jak gdyby nigdy nic i nie da się wyczuć, że coś jest nie tak. Przeszukuje sobie szufladki i tak jakoś, nie wiem. Jakoś tak nie czuję tego napięcia.
tej grze. Więc mówię to wam tak w ramach tego live streamu, że to strasznie mi się wydaje takie zabawne, a nie straszne. Mam wrażenie, że nie będę potrafił zwokalizować tej myśli jakoś sensownie w... Tak, trzyma bardzo blisko tych 60 fps z ray tracingiem. Nie wyłączyłem ray tracingu. Podejrzewam, że w takim razie bez ray tracingu jest żyleta 60. Jeszcze ci raz umarła, przywykł. Na razie trafiłem na takie pojedyncze chrupnięcia na ułamek sekundy. Delikatne tylko spadki z włączonym ray tracingiem. Podobno na Xboxie jest troszeczkę lepiej i jest chyba idealne 60 cały czas, ale tu też nie jest źle, tu jest praktycznie idealne 60 też, przynajmniej w tyle co widziałem. Nie, zasięg widzenia jest dużo lepszy, to tylko w tym momencie z jakiegoś powodu Ethan sobie strzela latarką pod nogi, co mnie nieziemsko wkurza, nie da się tego kontrolować. Ale moje wstępne wrażenia, skoro już powiedziałem, że grałem już parę godzin, są takie, że fajne, fajne. Poszli troszeczkę bardziej w kierunku tego, co robiła siódemka, co wydaje mi się spoko. Bo podobała mi się siódemka. Jest trochę zmian. Na razie jeszcze nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, bo jeszcze nie przeszedłem całej gry. Pod koniec dopiero, na przykład ekwipunek jest sporo większy niż zapamiętałem w siódemce. A w Rezydencie wydaje mi się, że ten ograniczony ekwipunek robił mimo wszystko, był częścią rozgrywki dość istotną. Recka będzie oparta o egzemplarz na PS5. Zazwyczaj recenzuję tylko jedno wydanie. Zazwyczaj nie mam po prostu czasu, żeby przejść grę na kilku platformach. Na kilku platformach recenzji. Z E3 może być problem w tym roku, bo nie jestem pewien, czy będę dostępny w trakcie E3. Zobaczymy, że tak powiem. Zresztą nie wiem, czy będą konferencje jakiekolwiek, biorąc pod uwagę, że E3 przychodzi 100% na cyfrę w tym roku. Zobaczymy. Jeżeli będę miał taką możliwość, to będę komentował. Jeżeli nie będę miał takiej możliwości, to komentował nie będę. Niestety. Chicken. O, jaki zamek. A w tym zamku same dziwy. Psyt, iskierka zgasła. Dobrze. O nie, spanko ma konik tutaj jakiś. Dobranoc konik. Graficznie jest bardzo ładne. To musi być na Engine, nie? Maybe they're out. W każdym razie to jest dobry silnik, kurczę. Czołówka moim zdaniem silników. A jeśli nie jest na nim i to jest jakiś Unreal, to i tak bardzo ładnie wygląda. No tam zaciągnięte było, co się dzieje. Otworzył jak drzwi. Ogólnie ładna jest ta gierka, wizualnie. Gdzie ja jestem? To coś tu? Nie zwróciłem uwagi na jakikolwiek popin tekstur, żeby się pojawiał, no ale na PS5 bym się go nie spodziewał.
Do not enter. Weź, wpuść mnie, wpuść, wpuść mnie. Nie. Tutaj też nie wolno. Jakie są tryby graficzne? Dobre pytanie. Nie wiem, jakie są tryby graficzne na PS5. Chyba można tylko włączyć i wyłączyć ray tracing, tak mi się wydaje, na PS5. Nie wiem, jak na PS4. Top 3 silników do gier w tym momencie. Wow, nie wiem, czy mam aż taką wiedzę, żeby się wypowiadać na temat tego, jakie są moje top 3 silniki. Podoba mi się to, co robią z tym RE Engine, bo wszystkie gry, które widziałem od Residentów po Monster Huntera na Switchu, wyglądają super i działają bardzo dobrze. Misie mojej córeczki. No ciekawe. Drugim silnikiem, który bardzo mi się podoba, to ten od Konami, ten, który był zrobiony do Metal Gear 5, a którego nazwa mi wyleciała w tym momencie z głowy. On zawsze się bardzo ładnie prezentował i też był bardzo wydajny, zarówno bo nie tylko był w Metal Gearze wykorzystywany, Fox Engine, no, oczywiście, że Fox Engine. Był też na przykład w Pro Evolution Soccer, nie? O, to tu jest miejsce, w którym do tej pory mi najmocniej gra przycięła. I jak widzieliście, no nie była to jakaś mocna ścinka. Trzeci silnik jakiś dobry, bo ja wiem. Dzień dobry. Creation Engine to jest najlepszy silnik, jaki kiedykolwiek powstał. Na razie jest cicho i spokojnie. O, proszę. Knef. No teraz to mogę. Dobra. Ekwipunek, jak mówiłem, jest większy niż w siódemce, prawda? I mówię, że jest większy nie tylko dlatego, że jest dość spory, ale dlatego, że są też zakładki i można zmieścić jeszcze więcej rzeczy. Na przykład crafting ma osobne zakładki. Przedmioty do craftingu się teraz trzyma osobno, a nie w głównym ekwipunku. Czyli herbsy i tak dalej, to jest... I kluczowe przedmioty też są osobno, też się ich chyba nie trzyma tutaj w tym. A może się je trzyma? W sumie nawet nie wiem, czy przedmioty kluczowe. Nie zwracałem uwagi, czy się tutaj trzyma. Więc jakoś tak dużo przestronniej mi się wydaje na dzień dobry niż we wcześniejszych rezydentach. Pićko. Did they just run out of the house? Napilibyście się takiej zupy? Pipi. No, no, friendly. Friendly. Who are you? Zwykły rusł. Nobody. No ale chodzi mi o to, czy poszlibyście, nie wiem, jakbyście zwiedzali jakąś wioskę wymarłą kompletnie i byście znaleźli rosół, byście skosztowali w jakimś randomowym domu? Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Bez magii to nie. What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj dotrzeć do Big Mama Vampir, ale postaramy się. Tak, tak. Niam. I to jest taki typowy pod VR.
motyw z tą krwią uciekającą prosto na twarz. Dead body? Wait, there's more. No, pytaliście, gdzie te trupy na ulicach po COVID-zie, no to macie odpowiedź. No, odsuwaj się. Umarł, bo nie zjadł rosołu. Coś w tym jest. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? Uh-oh. Może mają spanko tylko. No to może tu była wielka grupowa morda. O, to jest ten moment, o którym mówiłem. To jest to, o czym mówiłem, że wydaje mi się, że takie kuriozalnie głupie, że właśnie mi odrąbało dwa palce i mam to absolutnie w nosie jako postać w tej grze. I nie potrafię jakiegoś coś traktować poważnie, że właśnie straciłem dwa palce i zasłaniam się tą ręką, jak gdyby nigdy nic. I cały Resident Evil zawsze ma dla mnie taki dziwny vibe, takiego kompletnego oderwania od jakiejkolwiek rzeczywistości. No i spoko, kurde, no nie mam palców. Bywa, nie? I nie wiem, czy to jest... Nigdy nie potrafiłem zajarzyć, czy to jest umyślnie, czy to jest jakiś tak po prostu, że mają to gdzieś, że ma być po prostu krwawo, ciekawie, zabawnie i tyle. Jakoś nie potrafię się bać tych rezydentów przez to. Że to wszystko jest takie... Nie potrafię zawiesić tej niewiary. Ale podoba mi się cholernie Resident, żeby nie było, że mi się nie podoba, bo ja bardzo lubię Residenty. Więc nie w tym rzecz, tylko zastanawia mnie, odkąd pamiętam w zasadzie, czy to ma być traktowane poważnie, czy to nie ma być traktowane poważnie. Patrzcie na to teraz, to jest najlepsze. Już, wyzdrowiałem. I z głowy, no. Zdezynfekowałem rękę. Jest jak nowa. O nie, nie, kluczowe przedmioty, takie jak te bolt cuttersy, faktycznie nie pojawiają się w ekwipunku. No tylko pamiętam, bo zawsze się zastanawiałem na przykład, czy jedynka była tak koślawa umyślnie, jako taki pastisz, czy właśnie nieumyślnie. Od maleńkości. A ja nigdy nie byłem maleńki, niestety. Przypadłość grubasów, że są rubi. Ja to tak się szwendam, bo szukam oczywiście jak zawsze wszystkiego, bo jestem z tych graczy, co zawsze wszystko muszą. Nic. Można zabarykadować drzwi. Okej. Od grubiutkości, tak, to już lepiej brzmi. Od grubiutkości. O, trochę... trochę amunicji. Dobrze.
straszne rzeczy. Właśnie nie wiem, co będzie z pokadziałkami w poniedziałek. To jest dobre pytanie, nie znam na nie odpowiedzi. O, jak straszny. Jaki straszny potwór tutaj. Jumpscary to mimo wszystko są trochę domeną tych współczesnych, nie zablokowałem się, tych współczesnych rezydentów, które akurat, a zapomniałem, że trochę żałuję, że gram na konsoli w Rezydenta, a wina jest moja, bo to ja poprosiłem wydawcę Cenego o egzemplarz na konsolę. Chciałem zobaczyć, jak gra chodzi na nowej generacji, ale ja nie cierpię strzelanek, gier strzelanych na padzie. Preferuję zdecydowanie strzelać myszką i klawiaturą. W Returnalu było super, bo tam są futurystyczne bronie i one wszystkie mają takie naprowadzanie, że pociski się naprowadzają na przeciwnika, no bo to też bullet hell taki, więc tam zawsze przydatna sprawa. Ale w innych grach tego typu no preferuję mimo wszystko grać na myszce i klawiaturze w takie rzeczy. Ale ogólnie pierwsze wrażenia, jeżeli nie chcecie czekać na recenzję, są takie, że naprawdę fajnie się gra. Bardzo fajny Resident. Jeżeli podobał wam się styl siódemki, to i ósemka wam się chyba spodoba. Wątpię, żebym powiedział w recenzji, że gierka straszna. Fajna? Jak najbardziej, bo jest fajna. Świetnie się gra. Unlock. Sprawia mi dużo... O, frajdy. Co za likantropia tam. Ale ja mam ogólnie taki problem z horrorami, że się ich nie boję, chyba że gram na VR. W VR-ze nie znoszę horrorów. A tak na żywo jakoś nieszczególnie mnie ruszają. Prawdę mówiąc. Tylko wszystko, co mi tu potrzeba. Tyk. Damn it. Tyk. Szerzej atak. Już jest. Spokojnie, bez nerwów, nigdzie się nie spieszy. Nigdzie. Bez pośpiechu. Tyk. Ups. Chyba nie miałem spaść, ale spoko. O, to są przedmioty do craftingu. Ups, przepraszam. Na stronie właśnie filmowych horrorów się bałem kiedyś bardzo, teraz się ich nie boję wcale. Gierkowych w słuchawkach. Gdybym grał w słuchawkach, po ciemku, itp., itd., to może... Ja chyba wlazłem w to samo miejsce drugi raz. Ale tak grając normalnie, casualowo, szczególnie na live streamach, to... Jakoś nie ruszają mnie tego typu gry, więc ciężko mi jest oceniać potem w recenzjach, czy jakaś gra jest bardzo straszna, czy nie. Bo nie stresują takie rzeczy. Ale w VR mnie... Nie lubię grać w horrory na VR, czy lubię, nie mam po ludzku mówiąc jaj do grania w horrory na VR, to są dla mnie zbyt straszne. No kurczę, trochę przypał. Spoko. Damy sobie, połam nogi, nie połam nogi, okej. Okay. Damy sobie radę, o. Kurczę, słabo. Ech.
Co, teraz jest za głośno gierka. Przed chwilą była za cicho, teraz jest za głośno. A w sumie zapomniałem, że olewaliśmy czerwone beczki, to prawda. Okej, okay, a czekałem na tego gościa. No, on musi się pojawić, żeby można było przejść dalej. Zaraz, zaraz im zrobię teraz. Chodźcie, chodźcie kolegi. O, idzie nareszcie. Na niego czekałem. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby striggerować następną scenę. Czy striggeruje sama, czy... Okej, okay. Byłem pod mylnym wrażeniem, że wiem, co muszę zrobić, żeby mi się, ten, żeby się odpaliła cutscenka. Ale chyba muszę po prostu przetrwać jakiś określony czas, bo nie mam innego pomysłu. Aha, no okej, okay. Ona się po prostu czasowo odpala po jakimś czasie. Dobra. Wszystko jasne. Recka tej giereczki mam nadzieję po weekendzie, bo przez weekend uda mi się ją dokończyć. Jotun. I będzie recka. A potem już mam nadzieję, że jak skończę tego Rezydenta, to wreszcie porobię jakieś inne materiały, bo ostatnio recenzja za recenzją. Te wszystkie gry się tak... kumulowały, nie? Kurczę, grafika fajna. A mogę odrobinkę przyciszyć. Kilka decybeli, żeby było. A, I used to be an adventurer like you. O, przypomniało mu się, że stracił dwa palce. No super. Lać tylko po ściance, a piana na dwa palce. Pamiętacie tę reklamę? Ja się po Rezydencie nie spodziewam wielkiej logiki, bo to jest gra, w której zbiera się, kurczę, znajdźki i miksturki i otwiera się magicznymi kluczami drzwi. Ale no... Tak jak rozmawialiśmy, zawsze mnie zastanawiało, czy to jest wszystko na poważnie ma być traktowane. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? Babciu. It's you. Ładnie się uśmiecha. Child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose. She is in great danger. Uh-oh. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The monsters. The castle bell heralds danger. To spróbujemy dzisiaj dobiec do zamku, nie? No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? To też jest fajna scenka, jak ona go zamyka po prostu za bramą, on sobie stoi, jak gdyby nigdy nic.
Yeah, okay. Guess I'm stuck. Rose is here? Więc to też jest spoko motyw. Ogólnie to wszystko jest takie do potraktowania bardzo lekko, z takim... Nie zastanawiać się jak na takim dobrym slasherze, nie? Klasy B. Stu, nie zastanawiać się nad tym, co się dzieje, tylko cieszyć się atmosferą i brać wszystko na jolo. I chyba wtedy się najlepiej w ogóle bawi w Residentę. Great lichens, the fable monster wolves of old. May they come to eat our flesh, may they come to tear us apart. Była taka piosenka kiedyś. Dida will tear us apart again. Że ten koleś ma już depresję i mu nie zależy, jak chodzi, taki zrezygnowany po prostu. Okej, okay, honey. Już nie ma siły. View map. O, tu mamy mapkę piękną. O sobie zbliżyć i zobaczyć, co gdzie jest. Że tu coś do lockpickowania, że tu jakiś klucz, że tu jakaś drabinka. Więc... standardzik. Castle Dimitrescu. Castle Dimitri, because I am from Russia. We offer these goats a warning to protect the village and its people. Any who break them shall feel Mother Miranda's wrath. Okay, Boober. Ceremony site. Zamknięte. To nie będzie żadnego ceremonii. Stąd przyszedłem. Dobra, to zostaje tylko jedna ścieżka. Tu. Kuski trzeba chyba niszczyć. Można niszczyć kuski? Zepsujmy kuski. Ej, kuski. A, faktycznie. Gdyby kuska nie skakała, to by stópki nie złamała. Okej, okay. Już wiemy, co musimy zrobić. Znaleźć pieczęcie. O proszę, nasz fantastyczny bot przypomina nam o tym, że na Oleole są fajne majowe wyprzedaże. Zachęcam wszystkich oglądających do kliknięcia, rzucenia okiem na ofertę, a kto wie, może nawet kupienia Residenta. O proszę, save point, super. Ja zaraz wrócę do save pointa, tylko najpierw założę ten emblemat, żeby go przy sobie nie dźwigać i o nim nie zapomnieć. Tyk. Maiden Crest. O. O rety, o raju, jak tanio w tym maju. Jest niesamowite hasło. A, jest mapka, tak? Church Louisas. Should disaster fall upon the village, seek out the crests. One is in the care of the church, the other one is at Louisa's house. No dobrze, skoro tak. Save. Co, nie mam telewizora, którego chcesz na Oleole? No nie, trzeba im będzie powiedzieć. Powiedz jaki model, to im tam powiem. Oleole, proszę mieć ten telewizor. I kto wie, może mi dadzą znać, czy się pojawi. Czy skłamałbym, gdybym powiedział, że mam jakąś moc sprawczą, czy sprawczą w Oleole, bo tam nie pracuję, ale pracują tam bardzo mili ludzie, którzy zazwyczaj bardzo chętnie podchodzą do tematu bardzo pozytywnie. Kupiłbym RTX. Kto by nie kupił RTX-a w tym momencie? A ja PS5. LG 55CX3LA. 3LA? Nie, 3.1a? A, taki font wybrałem, że nie wiem teraz, czy to są litery, czy cyfry. No coś, da się coś zrobić ze studnią, ale na tym etapie nie mam odpowiedniego przedmiotu.
Mam natomiast minę przeciwpiechotną. Ach, to jest LA, okej. Okay. Jest tu coś jeszcze? Chyba nie. No dobrze. O-o. Tururu. Jak się schylę, to mnie nie znajdą. Oj, powieje grozą. Ciekawe, czy dam radę na YOLO. Spokoiło się. Próbuję przemknąć niezauważenie. O, to jest jakiś płotek, okej. Okay. Nie ma tak łatwo. O, tam jest. Tam jest pan. Ale jest drugi pan. Mam takie durne teraz przyzwyczajenie z Returnala, że chciałem odskoczyć naciskając kółko. Ale to nie ta gra. Dałem radę na YOLO. Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house, and she's not answering, and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. 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 Oh. Oy, oy, oy. Outsider. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Find shelter in Louise's house. Dobrze, musimy znaleźć teraz dom tajemniczej Louise. Doprowadzić tam biednego, schorowanego pana, pogryzionego przez łakowilka. Tak jak mówiłem, niestety nie możemy jeszcze nic zrobić. O, amunicja zawsze się przyda. I co teraz? Gdzie ja teraz idę? Tu teraz idę, tak? Proch strzelniczy. Jest wojna między wilkołakami, wampirami i zombie. Gdzieś już to słyszałem. Dzień dobry. Co za portal? Czarna dziura, dosłownie. Dobrze. To tak. Tutaj nie mam przedmiotu. Mam im otworzyć bramę. No to otwórzmy im bramę. Jak clear, jak tam były dwa zombiaki, których nie zabiłem, bo jestem leniwy. Dobrze. Bardzo ładnie. He's not used to relying on other people. I'm sorry. I am sorry. We'll be safe in here, won't we? Ty się mnie pytasz, czy będziemy tu safe? Ty jesteś stąd, nie ja. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. Help me. We have to get inside. Józe mnie duch. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena!
O-o. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father. Nie, Julianie, proszę się uspokoić. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. No. You're not from this village. W Zabrzu jest sztolnia królowej Luizy. Czy królowa Luiza się po prostu nazywa? W sumie nigdy się nie zastanawiałem, czy ona się nazywa królowa Luiza, czy to jest sztolnia królowej Luizy. Trzeba się dokształcić. Wait here. I'll check on the others. Ja miałem zapisać w ogóle, pewnie nie zapisałem ostatecznie, co? Dobrze, tu jest a nie, zapisałem jeden. Kolejny save point. Żbibit. I co tu mamy? Louisa, they broke in again. Got more of the livestock. I don't think we'll make it through winter at this rate. Ernest is still missing too. We can't find him anywhere. Has Mother Miranda abandoned us? W sumie nie wiem, po co zapisuję, bo to jest mój drugi, pewnie na wypadek, jakbym umarł. Sztolnia królowa Luiza. Okej. Okay. This way. Co tam? Kto tam? Kto mnie woła? O, dobrze, chodźmy. A, i tekstury są ładne. Kurde, atrakcyjna jest ta gra, no. Come inside, the others are waiting. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed! Right, Anton! He helped Leonardo and Elena. Anton! Jest psajdak po niemiecku. Please, Ethan, take a seat. Tylko inaczej się pisze. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Dzięki miły pan. Tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxana. That's enough. Propsuje. This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they. They kept coming. Wait, Luisa. Where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice, and await the light at the end. In life, and in death, co się dzieje w ogóle? We give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Tak gotują herbatę? That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Bitch is crazy as enchantment, żeby herbatę zrobić. Dobra. In her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us.
Modlę się o zniżki na Oleole. No to mają szczęście. Proszę o klikanie w link. Tam są naprawdę fajne oferty. Gamerskie również. O-o. Coś tu się zmienia. Wilewaka. Aż mi mój zarąbisty stinger reklamowy przerwało. Czy... Pijaczek miał rację, no wszystkich wymordują. I said no. Damn. Oh my god. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Okay. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! It's collapsing. Co ty robisz, stepujący zombie, ojcze? No już więcej nie postępuje, już więcej nie zagra na skrzypcach, niestety. To była herbatka z prądem. Ej, ale w sumie nie wiem jak w Rumunii, ale w Ameryce domy są, bywają bardzo łatwo palne, bo są zrobione teraz już mniej, bo jest większy nacisk na niełatwopalne materiały, ale ściany są cienkie. Czego ja tu szukam w ogóle? Tak będziemy siedzieć w tym płonącym mieszkaniu, tak? W tym płonącym domu i nie będziemy nic jakoś szczególnie... O! Start engine. O! Z moim zdjęciem rodzinnym. I can't move without the key. Gdzie znajdę key? Gratulacje, że ogarnąłeś syf na półkach i CD-kach. Jestem z ciebie bardzo dumny. Gdzie są kluczyki? Dawaj kluczyki. Aha, kluczyki. 500 lei. Może być. Take the screwdriver out of the keyring if you need it. Okej. Okay. Track key. Mam ten śrubokręt, tak? Zabić. To będę mógł lockpickować chyba już teraz. Super. Troszkę amunicji. To shotguna się bardzo przyda, bo shotgun jest OP. I co jeszcze? Co tu jeszcze mamy? W sumie tak ogólnie mamy mniej maturzystów na czacie niż się spodziewałem. Tak a propos, chciałem pogratulować cierpliwości i odwagi robieniu matury, ale nie bardzo mam komu. Chyba dwie osoby się przyznały do bycia maturzystami tegorocznymi. Pupcia szatana jest maturzystą. O, robiłem o tobie prezentację maturalną. Czyli nie o twojej pupci, tylko o szatanie. Co ty myślisz? Step back. We can bust out with this. Trzynaście lat po czasie, tak? Ile lat temu ja miałem maturę? Hit the gas. Brum, brum, brum. Bardzo szanuję twoje słowa odnośnie matury na Twitterze. Co ja mówiłem o maturach na Twitterze? Że są. Ale rzuciłem okiem na arkusz maturalny z matury podstawowej i z matmy i widzę, że podstawa programowa się bardzo zmieniła. Znaczy, ja ogólnie byłem w klasie
w liceum w klasie humanistycznej. Za moich czasów nie było obowiązkowej matury z matmy, ale robiliśmy próbne matury z matmy, bo nasz matematyk sobie tak zażyczył. I podstawa programowa była zupełnie inna. Prezentacji maturalnych też już nie ma, naprawdę, a szkoda. Bo, znaczy, szkoda z mojej perspektywy, bo mi bardzo dobrze poszło. Ja jestem rocznik 88. Ale podstawa programowa się bardzo zmieniła i jest, są rzeczy, których ja nie miałem na przykład w liceum. Ale jak mówię, ja byłem w klasie humanistycznej, więc możliwe, że po prostu laliśmy na tą podstawę programową. Helena! A taka odważna była, taka. Come on, give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam wiele ze swojej matury. Oj. Why is everyone dying on me? Just too much. Ojej. Trochę szkoda, że nie ma matury ustnych z polskiego. Znaczy, na pewno oszczędza ludziom wiele stresu i nie wszyscy mają predyspozycje do wypowiadania się, nie mają prezencji i nie czują się pewnie i rozumiem czemu. To nie wszyscy muszą mieć talent do gadania. Ale trochę szkoda, no. Bo to akurat była moja mocna strona i potrafiłem się tam wykopać w miarę wysoki wynik ładnymi, okrągłymi słówkami i zdaniami jeszcze za czasów, jak kogokolwiek to interesowało. Dalej zamknięte? Czy mogę już... A proszę, jak cwanie. I mam, proszę, drugi krest. A to oznacza, że będę mógł iść teraz w kierunku zamku. Nie każdy ma predyspozycję do, nazwijmy to, konferencjerki, no i tyle. Niezależnie od tego, jak dużo się będzie ćwiczyło. No jedni ludzie... Dzień dobry, mamo. Jaka zła mama. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem jakimś specjalistą i super potrafię naprawić matury i tak dalej, no bo nikt chyba nie ukrywa, że matury nie są idealne w takiej formie, w jakiej istnieją, ale ogólnie to szkolnictwo średnie w Polsce wydaje mi się trochę nietrafione. Bardziej podoba mi się to, jak to działa w Wielkiej Brytanii, że można sobie na pewnym etapie szkoły średniej wybrać przedmioty, które interesują nas najbardziej i zamiast mieć jedną konkretną klasę, to się chodzi na mieszankę zajęć na podstawie tego, co sobie się powybierało. Scary lady! Okej, scary lady. Ogólnie mam bardzo kontrowersyjne opinie na temat szkolnictwa i tak dalej, więc może na tym poprzestańmy.
zanim wam podpadnę. Tak, bardzo ładnie naskrubałaś. Aha, bo tu save point jest, to skorzystam z tego przywileju w sumie. Ci więcej wyświetlę. Może innym razem, może jak zrobię jakiegoś drunk streama i się odpalę, to pogadamy na ten temat. Nothing but blood and death. Huh? Nadchodzimy, Big Mommy. A co to? A co to tak dłubie i dłubie? A za co? A za to tak myśli i skubie. Klimacik. Are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda's gonna love you. Hey, Zombie. Scary man, scary man. Dwa spuki, cztery mnie. Wait, you're whining. We're almost there. Jest na Netflixie taki program. Goście mi się kojarzy. Jest na Netflixie taki program o facecie takim starym, siwym, z chyba dreadami, który naprawia stare, zardzewiałe samochody. I mi się z nim kojarzy z jakiegoś powodu. O, no cześć. O, Uma! You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak, yak, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg. No, ósemka przypomina mi trochę czwórkę z uwagi na to, że się chodzi po takim miasteczku, nie? No to pod tym względem to tak. I trochę z tego samego powodu piątkę, trochę w innym klimacie. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child! Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep glory. One day your head might actually fit your ego. Fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Huh. That's a mommy. Vikings! And gentlemen, we thank you for winning. And now let the games begin. Let's see what you're doing there. Ethan Winters. Get ready. Skąd ty wiesz, kim ja jestem, co nie jestem? Ten. Nine. Eight.
7, 6, 5, 4, hope so. 3, 2, 1, showtime! Boję się, że to nie wygląda jak coś pod VR konkretnie robionego. O. O, tu też bardzo ładna scenka, bardzo ładnie to wygląda. Bobsleje, zaraz będzie nowy rekord. You're still alive? Impressive. Help me. Help me. Luigi. Shit. My word. You truly are as strong as they say. Oh, you didn't think I'd let you get away. Hey. Gotta keep Father and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful. Okay, Papa. Niam, niam, niam. You are dead. Restart. Cała scenka od początku. Co? Za drugim razem już nie będzie robić takiego wrażenia. Zawsze mam z takimi kute właśnie taki problem, że jeżeli się raz spartoli, to potem już cała emocja pęka, nie? Już tam za bardzo... Okej, no. Drugi raz to już nie to. A nie jest to zarzut w kierunku gry, tylko ogólnie konceptu. No gówno, tu idziemy znowu. Dobra, to co muszę zrobić tu? My word. You truly are as strong as they say. Haha, i co? Frajerze. Nie wiem, tam wejść ich zaorać tak. Co ja tu mam zrobić? Oh, you didn't think I'd let you get away. Gotta keep Dada and Moreau entertained. Tu się schowam, w dziurkę. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Nothing like fresh American ground beef. Too close. Wait, do those freaks have Rose? They 300 lei. Jezu, ile można za to kupić? Okej, mam już dostęp do spluwy. No to słupcio. Dobrze, że miał ręce twardsze od żelaza. Dziwisz się? Dwa palce mu ucięło, nawet nie zauważył, a ty się dziwisz, że z niego twardzie. O. O, jakie głośne auto za oknem. Kto ma taki drogi samochód?
Dajcie. Skrycie. Z gagatkiem zetknie los. Czemu mi nagle brygada RR przyszła do głowy? Lewo czy prawo? Ach, tu już byłem, no tak, miałem... Miałem ja przecież otworzyć tak, bo ja stąd przyszedłem na początku. Dobra, to już wszystko jasne. Ciąga nas przygody, wir i kłopoty. Mamy potat crazy i samoloty. Czy coś znajdę? Być albo nie być. O, to nie są strachy na wróble, to są ludzie. Dobra, jest zamczycho. Mamy drony. I've been waiting for you, Mr. Winter. O, to ten z Monty Pythona. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me very the small. Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. What are you buying? Oh, yes. I've prepared a special present for you. Interface. Wow. To jest bardzo ładne. Kryształowa czaszka. Crystallized remains of a sharp fanged. A, ja to mogę mogę mu sprzedać. Tylko czy powinienem? To jest pytanie. Increases the number of item slots available in your inventory. Za 10 tysięcy, ja mam tylko 960. Learn how to make shotgun ammo. Okej. Okay. Okej, to za pieniądze się uczy wytwarzać takich rzeczy, tak? Lockpick, miksturki. Inne bronie. O! Te rzeczy kosztują zero i to trochę nie fair jest, ale to są rzeczy, które dostałem w ramach preorderu. Darmowy swag. Więc to trochę... Trochę nie fair, że takie rzeczy się za darmo można dostać w grze. Mr. Everywhere Weapon Charm. Equip for Dangly Charm. For a shotgun. Equip for a Dangly Charm. Dobrze, weźmiemy. Jak za darmo. O, jaki ładny. Mr. Raccoon. Okej, Crash Bandicoot. Na głównym save'ie też nie używam, no ale to tylko na potrzeby streama, to niech se będzie. No i tak. Duke will upgrade your weapons for a price. What are you buying? Just something an old friend of mine. Oh, he said the thing! He said the thing! Yeah! To sprzedać za 12 tysięcy. W sumie nie wiem, czy potem w dalszej części gry te skarby mają jakieś znaczenie, czy nie. Nie wiem, czy one są mi do czegoś potrzebne, czy powinienem po prostu sprzedawać. A tu sprzedawcę i bierz wszystko. Dokładnie tak powinienem zrobić. A tak a propos, to powinien sobie skraftować trochę rzeczy.
Powiedział, what are you buying? Tak jak sprzedawca z czwórki. Jakie waifu tam są? Castle Dimitrescu. Pieniądze. Bardzo lubię, jak gry mają właśnie osobny folder, tak jak tu jest, jak jest osobno coś na skarby, ale jest podpisane na ekranie, że to są rzeczy, które można sprzedać. I wtedy jest super, bo wiem, że można je sprzedać i nie muszę ich nosić. Trzy córy. Bella, Cassandra i Daniela. Piękne damy, piękne. Delivery of one male, three females. Meeting with Mistress Dimitrescu. The Duke business discussion. Nie wiem, gdzie mam iść. Czy mam iść nożować tam, czy mam iść nożować tu? Pickup. Łapy, łapy, cztery łapy. Nothing happens. Dziwną aureolkę mam nad głową. Teraz mam lepszą. Mam kapelutek jak Lady Dimitrescu. Kto dogoni psa? Kto dogoni psa? Gdzie my teraz? Jaki przystojny pan. Zamknięte z drugiej strony. Okej. Nic tu nie ma. Chodźmy. Okay, chyba jesteśmy bezpieczni. To wygląda też trochę jak ten, jak z Residenta 1. Posiadłość, to wejście mi się. Takie mam przypominanko. Co jest? Szukasz Bala? Man blood. Okay. Ała, ała. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Ho-ho! Waifu! Now, let's take a look at him. Very small. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Uh-huh. Yes, Mother. Yes, Mother. No nie, rób mi to. Albo w sumie... Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Uh-huh. Udama! Możecie przestać robić mi wszędzie dziury? Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Bye, mommy. What are you doing? Mm.
I to ja jestem dziwny. No dobra, to w sumie nie najgorsze życie, mogę tak zostać. Już tak zostajemy. Dla mnie bomba. Hand. On to wszystko bardzo, kurde, dobrze znosi. Obcięte palce, dziury w nogach, dziury w rękach. Co jest? No zioło, nie mów, że ty sobie zrywasz. No jak? No jak? To nie ma... Ręce nie mają prawa już działać. Ale spoko, nie boli jakoś mocno. Więc... A nie, sorry. Zdezynfekuję wodą utlenioną i będzie dobrze. I już po ptokach. No i już dobrze. Oj, jak to musi piec. Pewnie szczypie trochę, nie? I już dobrze. Zrośnie mu się. No i cudnie. Szkarłatny kielich może być. Ej, ten, co do ręki, to do buzi. Do wesela się zagoi, ale już jest po weselu. Coś tu jeszcze znajdę fajnego? Będziesz mi wieszać, to masz. Ha, i co? Stłukłem ci talerz, masz za swoje. Kupię babu. No o, ktoś tu przeprowadzał, ale dobre jedzonko. Szkoda, że zgniłe. Nie. A, fuj. Ale obrzydliwie to wygląda. Ale ma lewą rękę ma jak Abe. Follow me. Okej. Okay. Zamknięte. To znaczy, że tam coś mogę pochować, czy tak? Czy co? Aha, że... Trzeba mieć wytrych. Dobra. Nie było warto zużyć wytrycha. Tam jest zamknięte. Gdzie ja mam teraz iść? Nie no, palce mu zmlemał ten wilkołak, czy co to tam było. Panie Archoncie, gdzie pan ma teraz iść? Proszę znaleźć jakieś wyjście z tego konundrum. Zamknięte od drugiej strony. Okej, okay, dziewki w zbożu. Okej, okay, elfik. Tutaj może? Czy to jest save point, tak? To gdzieś powinna być machina do pisania, nie? Aha! Haha, guno. Tu ptańsko zrobiły. No proszę. Ja sobie zaraz pójdę, muszę kuknąć na to, co tu się dzieje. Co to jest? A? Daj mi ten pierścień. O-o. Ej, to jest jakieś wyjście. Ja tam miałem zobaczyć, co się dzieje, co tu jest. A, to jest tylko skrap, dobra. Mogę otworzyć od drugiej strony teraz te drzwi?
Where have they taken Rose? O-o. Nie te drzwi. To te drzwi chciałem otworzyć od drugiej strony, tak? O. Okej. Okay. Ale kurde... Że nigdzie save pointa nie ma? Już dawno nie było save pointa. A co jak ja bym chciał siku na przykład? Dobra, idźmy. Do butelki. Cztery, dwa, jeden, trzy. The angel of sadness sweeps alone in a deep dark place. The angel of pleasure appreciates art best kept behind the gilded door. The angel of happiness visage, the angel of happiness's visage looks on, words of wisdom by her side. I the angel of anger looks down in rage from on high. Huh. Ciekawe. A, to znowu pan. We meet again. We meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. She the coin. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresque? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? You z nożem na sprzedawcy? No tego. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. I co, już nie mogę kupić wytrycha? Sold out. To trochę badziewnie, no dobra. To nic od ciebie. A jak ładnie. Czemu słyszę jakieś płaczące dziecko za oknem? O, save point. Okej, to jest... Save the point. Muszę mieć grubsze okno. Okej, to tu nie pa... Słyszycie to? Czy to tylko ja słyszę, bo mi się przysłuchuje w głowie? A może to u mnie w piwnicy? Niech powiedzieć na Miss Vancouver na koszulce. Dobra, to stąd przyszedłem. Nie chciałem teraz iść. Tu dalej nie działa pewnie winda. A tu jest już zamknięte. Stąd przylazłem jak frajer. No dobra. Stąd wylazłem. A nie, bo tu jest tak, tu jest sprzedawca. To ja jeszcze nie byłem na froncie tutaj. Bo tu mnie złapali ostatnim razem. I then will you be saved. Okej. Okay. Czyli jeszcze tu mogę wejść. O, teraz już ogarnąłem. W sumie mam mapkę. No właśnie, mam mapkę przecież. Ładnie jest zrobiony ten zamek, bardzo ładnie wygląda wszystko tutaj, kurczę. No to Cusack. Cusack sobie pogrywa w coś.
O, otworzyłem ten skrót. Spoko. Co tu jeszcze fajnego? Co tu jeszcze? Tutaj nic. Do góry, przez drzwi. Znowu zamknięte. No to do góry. Onwards and upwards, jak to mówią w Rumunii najwyraźniej. Aha! Pieniądze z góry. Zamknięte. Wszystko zamknięte. A masz. Za to, że jest zamknięte. Proch strzelniczy. Uhuhu, wine room. Ciekawe, czy mają classic płońsk aperitif. To tu też nie pasuje, tak? Czytańsko. The winemaking techniques of Castle Dimitrescu can be traced as far back as the 15th century, long before the current occupants of the castle. Alcina Dimitrescu used this legendary yet peculiar technique to enrich the wine's flavor, intensity, and bestow it with a thick bouquet. Her best vintage is Sangui Virginis, meaning maiden's blood. It is kept in a special ornate bottle decorated with intricate silver flowers. Okay, czyli szukamy flachy ze srebrnymi kwiatami, tak? Nic więcej nie ma? Potrzebuję specjalnej pewnie butelki i umieścić ją tutaj. Dobrze. Skoro tak. O, tutaj jest to oko, które muszę włożyć, ale najpierw amunicja do handguna. Dobra. Can't use this as is. Aha. A, wydobyłem, dobra. Strasznie spooky. Ja muszę uciekać, czy one mnie będą gonić, czy co? Masz mikrofon? What is this? I can't hold back any longer. Ręka mu się zakleiła? Ej, faktycznie, co jest? Czemu mam zdrową rękę? Bardziej mnie zastanawia, czemu się nie zmieniłem w wilkołaka jeszcze. It was my first day working at the castle today. I was most shocked to see the other staff were all women. The mistress and her daughters were very adamant that they wouldn't bite. It was quite peculiar. Oh, okay, open window. Okay. Piwnica i okno. Dwie ważne rzeczy. Nie lubię otwieranych ogień, a pan się bał, że go zamkną w piwnicy. Kurczę, słabo. A gdzie jesteś? Pizzkup. Nie.
O-o, Hol, tam jest waifu. Very small. Siema, Kuzak, przeczytaj w wolnej chwili PW na Steam. Ktoś się pod was podszywa na Discordzie. Co? Może to ja? O-o. Ja się podszywam. Retro Dida. Ej, wyślij mi skiny. Fort skiny z Fortnite. Jesteś prograczem Fort skinów? Ja zbieram Fort skiny w Fortnite. Fort what? No, skiny w Fortnite, Fort skiny. Boing. Ja muszę mu zrobić oingo boingo tak mocno, żeby tam się zapaliło. Ha, jaki jestem mądry. Jaki mądry chłopiec jeszcze. Każdy szczęście dopomoże, każdy didę wygrać może. Nie. Zastąpiło się może. O, okej. Okay. Jak to jest coś napisane? Trust in light. Aha, okej. Okay. To miał być hint bodajże. No dobrze. Wiesz, didzie. Nie. Czy co to jest w takim razie na ścianie? Z czego zrobione są te mazidła? Mazidła. Krzesełko dla teściowej. Ja myślę, że Lida by się zmieściła w nim. O. Help me, stepbro. What are you doing? What are you doing, stepbro? Nie wiem, kiedy retro PC. Kizak nie ma dla mnie ostatnio czasu. Ojej. Ktoś miał, kurczę, niezłe przygody. Co będziemy grać na retro PC-cie teraz? W retro Daddy, nie wiem, coś fajnego. Ja bym chciałem zrobić dzisiaj ankietę. Pewnie będę musiał to zapamiętać, ale mi się nie chce. Ej, ale patrzcie na to, bo tu można... Screenshot. Żeby było zdjęcie telefonem zrobić. Co ja jestem, boomer? Może wyglądam jak boomer. Ale ja jeszcze umiem. No elo? O, just a flesh wound. Robust Ingrid, unstable, overly alert at times. Okej. Okay. Na PS4 też były takie oszukaństwa już. No elo. Kotku. O? Pis. Nie. No ja, trzeba zaraz kończyć. Muszę dojść do jakiegoś takiego punktu, żeby można było zrobić cliffhanger, tak jak mnie Adzior nauczył na pokiedziałkach. O-o. Tak mnie nauczył Adzior na pokiedziałkach. Przyszła Lida. Metal scrap. Dobrze. Nie wiem, w którym... Czemu na cliffhangerach musisz kończyć? Żeby był... Wiesz, żeby był... A będziesz robił drugi stream z tego? Pewnie nie. Znaczy, bo robiłbym całą serię, gdyby nie to, że kurczę recenzję, nie? Oj.
What are you buying? Pipe bomb. Dobra, nie będę z nimi walczył, po prostu wszystko pootwieram i ucieknę. Goodbye. Umieram? Is this exit? I can't believe Cassandra caused all this mess. Waifu. Okej, ona umie przez ściany. Okej, okay, nie chcę to. It's okay. Wet, bright red blood. It's okay. Stupid men. Yeah, so do I. Squeeze the hog. Okay. Where are you going, little one? Your bullets cannot harm. Aha, o tym było w tym, tej wiadomości, że one nie lubią światła. You stupid man thing! Czekaj. Nie rób to. Chciałem tylko... O. Co, już lubisz słońce? How dare you bear your teeth at us! Chyba jak stoisz na słońcu, to chyba mogę do nich trzymać. I won't forgive you, you bastard! Tak. This can't be! Hold. Goodbye. Okej. To mi się kojarzy z tym, z finalem 7. Jak Genova. Hej, to chyba idealne miejsce, żeby skończyć tego dzisiejszego streama w takim razie. Prawie jak cliffhanger. Dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zachęcam was jeszcze raz do zerknięcia na ofertę Oleole, którą znajdziecie w opisie tego streama. Tam znajdziecie nie tylko Residenta, ale też majowe wyprzedaże z pięknym hasłem reklamowym. Trzeba kliknąć, żeby zobaczyć to fantastyczne hasło reklamowe. Znajdziecie tam mnóstwo ofert dla graczy, ale również inne artykuły elektroniczne i nie tylko. Więc zachęcam do oglądania. Co się stało właśnie? Okej, i ten. Będę was informował o tym, co się będzie działo streamowo. Czemu? Będę was informował, co się będzie działo streamowo. Miłej nocy, kochani, miłego weekendu. Dzięki wielkie dla was i dzięki wielkie dla naszego partnera Oleole za umożliwienie tej transmisji. Miłego weekendu, a my spadamy robić rzeczy. Pa! Powiedz coś do kamery, Kiuzak. Thank you! Może być, Temi. Bye-bye.